Witam serdecznie w studio nagrań Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zapraszam na film z serii Uczymy się razem. Tematem dziesiątego filmu jest Józef Piłsudski, pierwszy marszałek Polski. Przedstawię początki życia Piłsudskiego. Józef Piłsudski urodził się w 1867 roku w zaborze rosyjskim. Jego rodzice byli patriotami i wychowali go w poszanowaniu polskości. Jako dwudziestolatek został oskarżony o udział w spisku na życie cara Rosji i skazany na zesłanie na Sybir. Po pięciu latach powrócił i rozpoczął organizować grupy zbrojne przeciw rosyjskiemu zaborcy, które przeprowadzały zamachy na rosyjskich policjantów, urzędników czy Polaków. Informatorów Rosjan. Omówię I wojnę światową 1914-1918. W 1914 roku rozpoczęła się wojna, w której uczestniczyły prawie wszystkie kraje na świecie, dlatego nazwano ją wojną światową. Zaborcy polscy zaczęli ze sobą walczyć, a nadzieja w sercach Polaków rosła. Na początku Niemcy i Austro Węgry, tzw. państwa centralne, walczyły przeciwko Rosji, Francji i Anglii tak zwana antanta. Z czasem do walk dołączały kolejne państwa. Dzięki wynalazkom, które przyczyniły się do bardziej precyzyjnej i niszczycielskiej wojny, pierwsza wojna światowa była najkrwawsza z dotychczasowych. Zginęło 10 milionów żołnierzy, a 20 milionów zostało rannych. Wykorzystywano nowe rodzaje broni: karabiny maszynowe, samoloty, okręty podwodne, gazy trujące, ciężkie działa oraz czołgi. Niemcy zastosowali nową strategię Wojnę błyskawiczną. Józef Piłsudski widział w wojnie pomiędzy zaborcami szanse dla Polaków na odzyskanie swojego kraju. Każdy musiał opowiedzieć się z kim chce walczyć. Polacy byli podzieleni. Jedni wspierali Rosję i jej sojuszników, Francję i Wielką Brytanię, drudzy Niemcy i Austro-Węgry. Piłsudski objął dowodzenie nad pierwszą brygadą Legionów Polskich. Była to formacja strzelców, którą wcześniej zmobilizował. Legioniści walczyli dzielnie i brali udział w kilku bitwach. Jednak żaden zaborca nie chciał oddać dobrowolnie terenów Polakom. Niemcy i Austria nie składali wyraźnych obietnic utworzenia Polski. Pragnęli jedynie wykorzystać żołnierzy do własnych interesów. Kiedy po trzech latach walk kazano legionistom złożyć przysięgę wierności cesarzom Niemiec i Austrii, Piłsudski zrozumiał, że zostali wykorzystani. Odmówił przysięgi i chciał zerwać sojusz, za co został uwięziony, a jego żołnierze rozbrojeni. Na szczęście dla Polaków nie tylko na froncie walczono o kraj. Roman Dmowski i słynny pianista i kompozytor Ignacy Jan Paderewski wysyłali do polityków brytyjskich, francuskich i amerykańskich apele o pochylenie się nad sprawą polską. Dzięki ich staraniom utworzono we Francji Błękitną Armię, a po zakończeniu I wojny światowej podpisali traktat wersalski, który formalnie przywracał Polskę na mapę Europy po 123 latach – 1795-1918. Pierwsza wojna światowa zakończyła się w 1918 roku zwycięstwem Rosji i jej sprzymierzeńców. Lecz Rosję osłabił czteroletni konflikt zbrojny wcześniej, bo w 1917 roku niezadowolenie społeczeństwa z biedy i wojny wykorzystali oponenci, obalając cara. Niemcy i Austria, które przegrały, musiały oddać część ziem na rzecz nowo powstałych państw. Wszyscy trzej zaborcy zostali osłabieni przez wojnę. Zaprezentuję drugą rzecz pospolitą. Józef Piłsudski opuścił niemieckie więzienie i przyjechał do Warszawy. W stolicy przekazano mu władzę nad tworzącym się wojskiem polskim. Było to 11 listopada 1918 roku. To symboliczna data odzyskania niepodległości przez Polskę. Kilka dni później otrzymał pełnię władzy i został naczelnikiem państwa. Był to najwyższy urząd w kraju. Pełnił tę funkcję w latach 1918-1922. Od tej pory rozpoczął się czwarty okres Polski, po monarchii, pierwszej Rzeczypospolitej i okresie zaborów. Druga rzeczpospolita trwała w latach 1918-1945, czyli od końca I wojny światowej do końca II wojny światowej. Choć wielka wojna się zakończyła, to walki nie ustały. Polacy mimo traktatów nie mogli liczyć na słowność żadnego zaborcy. Piłsudski szybko zaczął formować armię, która brała udział w ustalaniu granic i wyzwalaniu terenów spod władzy Niemców i Rosji Sowieckiej. Po Powstaniu Wielkopolskim i Powstaniu Śląskim Polacy wygrali z Niemcami, a w walkach o lwów wygrali z Ukraińcami. Dzięki temu ustalono granice na zachodzie i południu. Po zamordowaniu cara, Rosja stała się Rosją sowiecką, z którą Polska toczyła wojnę o tereny na wschodzie. W decydującej bitwie warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku Polska odparła Sowietów i wywalczyła granice na wschodzie. Po zwycięskiej bitwie warszawskiej Piłsudski otrzymał buławę marszałkowską i stał się pierwszym marszałkiem Polski. Był to najwyższy stopień wojskowy. Buława jest symbolem władzy i bezwzględnego posłuchu naczelnemu wodzowi polskich sił zbrojnych. Kiedy Polska miała ukształtowane granice i w wyborach powszechnych wybrano prezydenta, Józef Piłsudski na krótko został w nowym rządzie marszałkiem. Po kilku miesiącach odsunął się od polityki i skupił wyłącznie na wojsku. Jednak po upadku kolejnych rządów Piłsudski zwątpił w polityków. W maju 1926 roku oddziały zwolenników Piłsudskiego zaczęły zbrojną demonstrację poparcia dla marszałka, która wkrótce przerodziła się w zamach stanu tak zwany przewrót majowy od tej pory marszałek postanowił włączyć się czynnie we współtworzenie państwa i powrócił do polityki jako prezes Rady Ministrów czyli premier później minister spraw wojskowych opowiem jaki był schyłek życia Józefa Piłsudskiego Józef Piłsudski zasłabł w czasie uroczystości Święta Niepodległości w 1934 roku. Od tego czasu jego stan zdrowia się pogarszał. Zmarł w 1935 roku. Ogłoszono kilkudniową żałobę narodową. Józef Piłsudski został pochowany z wszystkimi honorami wojskowymi i państwowymi na Wawelu. Przedstawie spuściznę Józefa Piłsudskiego. Pieśń Legiony, którą napisali sami żołnierze pierwszej brygady Piłsudskiego, została uznana w 2007 roku za oficjalną pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Na pamiątkę przybycia Józefa Piłsudskiego do Warszawy i objęcia naczelnego dowództwa Polskiego Wojska 11 listopada został ogłoszony narodowym świętem niepodległości. Zapamiętaj lata 1914-1918, pierwsza wojna światowa. 11 listopada 1918 roku. Objęcie przez Józefa Piłsudskiego naczelnego dowództwa Wojska Polskiego i odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów oraz do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia!